Panie i panowie posłowie, rządy prawa polegają przede wszystkim na kontroli władzy i rządy prawa w Unii Europejskiej polegają na kontroli władz Unii Europejskiej. Jeżeli jakakolwiek władza dojdzie do wniosku, że zarzuty, że nie przestrzega zasad, na które się powołuje, mają charakter absurdalny, są niedopuszczalne, to może skończyć tak jak ta władza, która swoich oponentów umieszczała w szpitalach psychiatrycznych. Na razie oczywiście u nas tylko traktuje się krytyków władz Unii Europejskiej jako przeciwników Europy, no ale to i tak jest oburzające. Mam nadzieję, że pewnego dnia z tej drogi zawrócimy. Niestety bardzo często widzimy, że konkretne naruszenia prawa w państwach członkowskich, wobec których oczekiwalibyśmy tylko zajęcia werbalnego stanowiska, przez władze Unii Europejskiej są ignorowane. Na przykład cenzura zawarta w nowym prawie francuskim o tak zwanym zakazie utrudniania aborcji albo zatajanie przestępstw popełnianych przez nielegalnych imigrantów w poszczególnych krajach członkowskich. Władze Unii Europejskiej muszą szanować głosy wzywające do przestrzegania prawa, niezależnie od tego, skąd i od kogo pochodzą. Dziękuję bardzo.